Mija w większości województw słoneczna, ciepła niedziela. Byliśmy na spacerach, nad wodą, ale przede wszystkim byliśmy bardzo ważni. My, elektorat. Pan kandyduje do Sejmu. Jaką sprawę chciałby pan załatwić i jak? No chociażby weźmy ta impreza. Ja kandyduję z Ochoty do mandatu numer 8. Od lat 6 Ekspres organizuje weekend z Ekspresem w Parku Szczęśliwice. Bardzo nam przyjemnie, że zostaliśmy zaproszeni przez pana redaktora Łukasiewicza przez Ekspres Wieczorny i dziękujemy serdecznie tej publiczności warszawskiej, która nas dopilnowała i tak hucznie przyszła wczoraj i dziś na nasz występ. Kiedy następna wizyta znowu? Już za 2 miesiące będziemy w Rzeszowie na festiwalu zespołów polonijnych. Nie żyją nam, nie żyją! Czerwony Sztandar to była gazeta wydawana po polsku w Wilnie, tak? Tak. Co się zmieniło? Teraz Czerwony Sztandar z gazety wydawanej po polsku stał się polską gazetą. Jaki macie nakład? 55 tysięcy, ale rośnie z dnia na dzień. W słońcu było prawie 40 stopni. Na szczęście lekko wiało. Zakochanym jak zwykle nic nie przeszkadza, ani pogoda, ani telewizyjne otwarte studio. To nie jest Zalew Zegrzyński, ani Nurt Wisły. To po prostu festyn na Szczęśliwicach. Więc żeby nad wodę, wcale nie trzeba do Powsina. Basen tam i tak nieczynny. Na Szczęśliwicach wszystko jakby się pokiełbasiło. Górale też przyjechali z Wilna. Restauracja warszawska przyjechała z Włoch, tylko zamiast spaghetti serwowano flaki i kotlety. Kapela Czerniakowska śpiewała o szwoleżerach, a kontrkandydaci do Sejmu i Senatu wręcz ocierali się o siebie. I tak upłynęła warszawska niedziela. Mogą jedynie żałować ci, którzy zostali w domu, chyba że coś ciekawego obejrzeli z satelity. Temperatura na wyborczych spotkaniach rośnie, ciśnienie krwi także. Na festynie w Zawierciu jeden z kandydatów bezpłatnie ostrzegał przed zawałem, inny sędziował w dziecięcym wyścigu i gorąco przemawiał. Najmocniejsze argumenty miał sztab Małgorzaty Węgrzyn. Cóż, jej sponsorem są kluczewskie zakłady przemysłu papierniczego. Trochę to nie fair wobec kolejkowiczów w wielu miastach na Śląsku, ale co zrobić, pod względem pomysłów nasi kandydaci prześcignęli prezydentów USA. Oblepione czy pomalowane samochody to żadna nowość, ale weekend na festynie wyborczym zapamięta w Zawierciu każdy. To jeden ze sposobów na pluralistyczny wypoczynek. Podkowa Leśna, po mszy w miejscowym kościele spotkanie przedwyborcze kandydatów do Senatu Anny Radziwiłł i Witolda Trzeciakowskiego. Dzięki uprzejmości proboszcza ekipa dziennika telewizyjnego miała pełną swobodę pracy na terenie kościelnym. Zgromadzeni zadali wiele ciekawych pytań kandydatom Komitetu Obywatelskiego. Anna Radziwiłł odpowiedziała m.in. na pytanie dotyczące kontaktów z wyborcami już po sformowaniu nowego parlamentu. Obiecała, że będzie się spotykać z poszczególnymi środowiskami w miarę rozstrzygania przez Sejm i Senat problemów dotyczących różnych grup społecznych. Profesor Witold Trzeciakowski, zapytany m.in. o to, czy możliwa jest poprawa gospodarki bez stworzenia rynku pracy, stwierdził, że na pewno nie. Trzeba zwalniać ludzi niepotrzebnych. Nie ma groźby bezrobocia, bo brakuje ludzi na przykład w sferze usług. To morze rzepaku zapowiada bardzo dobry urodzaj w tym roku. Znam się i wiem, jak uzyskiwać takie plony. I również wiem, co zrobić i nawet jak zrobić, żeby rzeczywiście to było pięknie zagospodarowane, na piękną margarynę. Tylko wyraźnie chcę panu powiedzieć, że tego się nie zrobi bez pieniędzy. Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, a w ogóle ten obfity, zastawiony stół, to jest tak, że coś za coś. Jeśli na polu będzie dobrze, to potem będzie w oborze dobrze. A jeśli w oborze i w chlewie, to potem w rzeźni, a potem dopiero na stole. I taka jest kolejność dojścia do obfitego polskiego stołu.
Ani się obejrzeliśmy, a już ponad milion młodych Polaków spędziło wakacje w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Gości mieliśmy tyle samo. W tym roku będzie podobnie, bo już po raz siódmy zgodnie z międzyrządową umową zorganizowana będzie wakacyjna wymiana. 164 tysiące naszych dzieci wyjedzie m.in. do Berlina, Cottbus, Drezna, Halle. My przyjmiemy 140 tysięcy. A żeby pożytek był większy, więcej będzie obozów językowych, sportowych, turystycznych i artystycznych. Dziękuję. Do widzenia.